urazy odcinka szyjnego spotykam głównie u psów. U kotów są rzadkością, aczkolwiek też się zdarzają. Są jakby źródłem takich urazów, jakby niedyspozycji ze strony odcinka szyjnego kręgosłupa. Mogą być zarówno zmiany zwyrodnieniowe, które u starszych psów się zdarzają i które postępują i prowadzą do takich zmian. Chodzi tu głównie o dyskopatię, zmiany zwyrodnieniowe w postaci spondylozy. Kolejną takim przyczyną problemów z odcinkiem szyjnym są wszelakie niestabilności, czyli jakby zaburzenia w więzadłach, w budowie poszczególnych kręgów, które prowadzą do tego, że ten kręgosłup staje się niestabilny i kręgi jakby przesuwają się wobec siebie, powodując ucisk na rdzeń kręgowe. No i trzecią odmianą tego to są wszelkie zmiany pourazowe. Trzeba pamiętać o tym, że problemy z odcinkiem szyjnym zarówno u psów, jak i u kotów wywołują bardzo silny ból. Objawem przede wszystkim no to jest takie wyciąganie, taka sztywność głowy, ale może być na przykład kulawizna i to zarówno kończyn przednich, jak i kończyn tylnych i to różnego stopnia. Może to być lekkie utykanie, a może skończyć się na całkowitym paraliżu praktycznie czterech kończyn. Tak? Więc tutaj te objawy są bardzo, bardzo różne. Diagnostyka takiego problemu z odcinkiem szyjnym opiera się głównie na badaniu klinicznym, tak, bo musimy zbadać tego psa, gdzie go boli, zdiagnozować w miejsce bólu. Kiedy zdiagnozujemy mniej więcej, gdzie go boli, no to kolejnym etapem diagnostyki jest wykonanie badań obrazowych. Podstawą jest oczywiście badanie radiologiczne. Ale kiedy chcemy dokładnie wiedzieć, jakie są zmiany, zobrazować też tkanki miękkie, warto wykonać rezonans magnetyczny albo tomografię komputerową danego odcinka i to nam daje bardzo ładny obraz zmian właśnie w tym odcinku szyjnym i też jakby warunkuje dalsze postępowanie z takim psem czy kotem, bo postępowanie może opierać się na podawaniu leków przeciwbólowych, przeciwzapalnych oraz bardzo ważnej stabilizacji tego odcinka, czyli zakładamy zwierzęciu kołnierz. Dostęp do takich kołnierzy jest i można sobie kupić, tak, i po prostu tylko, że ten pies w tym kołnierzu musi dość długo chodzić, żeby ten kręgosłup jakby nie był narażany na nadmierną ruchliwość, bo to wywołuje niestety ból i może wywołać jakieś tam powikłania. Psy nie lubią tych kołnierzy, ale po kilku dniach się przyzwyczajają i rzeczywiście i przynosi to efekt. Drugą jakby opcją działania z takim zwierzęciem to są oczywiście zabiegi operacyjne, których jakby metodę, rodzaj i jakby dalsze postępowanie dopiera już chirurg ortopeda. Powiem szczerze, że zabiegi na odcinku szyjnym są bardzo skomplikowane i bardzo ciężkie, ale przynoszą oczekiwane efekty. Często te psy nawet po zabiegu, tuż po zabiegu czują się gorzej niż przed zabiegiem, ale jest to kwestia czasu, kiedy wracają do funkcjonowania. Natomiast powikłaniem takiego zabiegu rzeczywiście może być uraz niestety rdzenia kręgowego, z tym, że musimy też pamiętać, że uraz tego rdzenia może nastąpić bez zabiegu, kiedy następują takie zmiany w odcinku szyjnym kręgosłupa, że niestety ten rdzeń ulega uszkodzeniu nieodwracalnemu. Także no, to są takie główne powikłania. Natomiast może być też tak, że przy częściowym ucisku na rdzeń kręgowy mamy po prostu pewne niezborności ruchowe podczas ruchu psa czy kota i tylko tyle, tak, natomiast a często jest tak, że po działaniu przeciwbólowym, unieruchomieniu tego psa, ograniczeniem ruchu i tak dalej, w miarę szybko wracamy do normy i funkcjonuje dalej. A jak